chyba nikt nie spodziewał się, że na rozpoczęcie motocyklowego sezonu 2022 zjedzie tylu fanów tych pojazdów. Setki motocykli przejechały ulicami miasta w minioną sobotę. Parada była naprawdę widowiskowa. Głośna, ale warto było zarówno pojechać, jak i popatrzeć. Potężna ilość miłośników dwóch, a czasami trzech kółek zgromadziła się na torze kartingowym przy ulicy Sikorskiego. Po krótkich przygotowaniach organizacyjnych na trasę wiodącą ulicami Suwałk z miejsca zbiórki wyjechała, uwaga, 1,5-kilometrowa kolumna motocykli. Miłośnicy tego środka transportu przejechali ulicami Sikorskiego, Kościuszki, Wigierską, Noniewicza, Dwernickiego, Podchorskiego i dalej Płaskiego. Po zawrocie na tak zwanym rondzie blacharzy dźwięk silników i klaksonów rozległ się ponownie na Płaskiego. Potem kolumna zjechała ulicą Bulwarową do Emilii Plater, Hammerschmidta, minęła ratusz z fragmentem Mickiewicza i głównym wejściem wprost w alejki Parku Konstytucji 3 Maja. Centrum miasta stało się wielkim motocyklowym miasteczkiem. Każdy z przechodniów mógł wejść na tę fetę, pooglądać motocykle, porozmawiać z ich kierowcami i spróbować zrozumieć zamiłowanie fanów do takiego stylu podróżowania. Na spotkanie z motocyklistami przybył również gospodarz miasta Czesław Renkiewicz, który poza krótkimi życzeniami bezpiecznego sezonu oznajmił, że w Suwałkach ilość zarejestrowanych w mieście motocykli przekroczyła 4200 pojazdów. To ogromna grupa użytkowników dróg. W Parku Konstytucji 3 Maja pojawił się również zaproszony przez organizatora ksiądz Jarek Masykulski, który tradycyjnie poświęcił jednoślady. Przedstawiciele lokalnych władz, prezydent miasta i przewodniczący rady nie przyszli z pustymi rękoma. Do uczestników parady trafiło niestety tylko kilkadziesiąt flag z herbem miasta. Jak usłyszeliśmy, nikt nie przewidział, że otwarcie sezonu motocyklowego zgromadzi kilkunastokrotnie więcej motocyklistów. Być może okazja do kolejnego oflagowania pojawi się już w lipcu podczas Suwałki Blues Festiwalu. Zaplanowana jest, jak co roku, doroczna parada motocykli, które przemierzają miasto wraz z muzyczną platformą. Tegoroczny przejazd odbędzie się 9 lipca około 15:30. Kolumna wystartuje według dostępnego już programu spod Parku Konstytucji 3 Maja. Po takiej fantastycznej inauguracji jak sobotnie wydarzenie można wierzyć, że lipcowy przejazd będzie równie imponujący. Do udziału w niej zaprosił motocyklistów prezydent Suwałk. Pozostaje nam więc tylko czekać na drugą tegoroczną paradę, a także podziękować suwalskiej policji za zabezpieczenie sobotniej inauguracji. Motocyklistom natomiast życzymy szerokich dróg, bezpiecznych podróży i lewa w górę.